Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie internetowym przygotowywanym przez Miejski Dom Kultury w Mławie. Dzisiejszy program przygotowują Jerzy Grzebski i Tomasz Szypulski. Jest z nami znowu na szczęście perkusista Łukasz Cieślak. Może na początek chciałbym Państwa zachęcić do oglądania koncertów i innych wydarzeń, które się odbywają na naszym Facebooku. Można znaleźć też te filmy na YouTubie. Myślę, że jest to frajda. Pewnie można dużo zobaczyć w telewizji albo w internecie, ale ci wykonawcy przyjeżdżają tutaj do Mławy, grają koncerty w naszym kinie lub są pokazywani gdzieś nagrani w jakimś innym miejscu, ale robią to, no powiedzmy, dla nas tutaj, tak? Więc warto jest to oglądać, pokazywać, zachęcać innych do tego, żeby zobaczyli te produkcje, tym bardziej, że biorą w nim udział właśnie pracownicy Domu Kultury. Oprócz Jerzego i Tomasza w ostatnim nagraniu brał udział Dariusz Skowroński, który zajmuje się realizacją dźwięków Domu Kultury. Dobrze, to może tyle na początek takiej autoreklamy. Dzisiaj, Łukasz, coś się pojawiło na twoim sprzęcie nowego, takie malutkie tamburyny. Czy tak to się nazywa? Tamburyna czy tamburyny? Tamburyn taki. A, to jest mały tamburyn. Bo są aż dwa, tak? I tak. Takie, których ja jeszcze nie widziałem. Czy mógłbyś nam opisać, pokazać te urządzenia i co one dają, co zmieniają w brzmieniu twojego instrumentu? To przede wszystkim wzbogacają brzmienie, no bo dzięki temu, że uderzymy talerz i te małe talerzyki drgają, no to dźwięk jest dłuższy i taki ciekawszy. Tak brzmi z tym tamburynem, a bez... I tak jest bardzo ładnie. Tak. No i mam dwa takie tamburyny. Różnią się tym od siebie, że mają inną podstawę. Tu jest miękka podstawa, która ten dźwięk troszkę tłumi, a tutaj jeszcze jest dodatkowy dźwięk z tej blaszki, która tu jest. Te są bardziej takie brzęczące i jasne. Mhm. Czyli to wszystko odgrywa bardzo dużą rolę. Czy to pasuje do każdej stylistyki, takie właśnie dodatki? No, na pewno raczej... nie do każdej, no bo to jest, mi się wydaje, że do takiej lżejszej muzyki i też no, do takiej muzyki, w której brzmienie gra dużą rolę, tak? Mhm. Czyli i rytm, tak? Takiej tak. Bardziej rytmicznej chyba, tak? Tak. Też. Dobrze, coś jeszcze tutaj się dzisiaj zmieniło. Tomasz założył nam kamerę, która pokazuje to, co robisz z góry i to jest bardzo ważne na takich filmach, które są często dostępne online, czyli online. Właśnie są kamery w różnych miejscach. No my na razie tego jeszcze nie możemy zrobić, ale pewnie docelowo będzie to pokazane, żeby każdy, kto chce zobaczyć szczegółowo, co się dzieje na perkusji, mógł to podejrzeć, ale myślę, że też warto, żeby każdy troszeczkę szukał, tak? Tak. Żeby nie miał wszystkiego wyłożonego na tacy, tylko jasne, sam troszeczkę popróbował. Zaczęliśmy od utworu, który jakiś czas temu zaprezentowaliśmy fragment tego utworu i dzisiaj też zagraliśmy jego fragment, zaprezentowaliśmy na Facebooku. Tytuł utworu Funk, po prostu dlatego, że w zespole, który wykonywał ten utwór, no, ciągle był problem z zapamiętaniem tytułów, więc postanowiliśmy to uprościć i tytuł utworu Funk. Nie jest to typowy utwór, nie jest to typowe bicie dla tego gatunku, tak? Ale my to sobie z Łukaszem przygotowaliśmy, taką taktykę, jak poprowadzić te zajęcia. No i właśnie gramy muzykę, gramy utwory w taki sposób, żeby wymieszać gatunki. My nie zagramy tak jak zespoły funkowe, tak jak James Brown. No, pewnie byśmy zagrali bardzo podobnie, albo może nawet identycznie, albo Kool & The Gang i masa innych zespołów soulowych. Nam chodzi o to, żeby to były takie nasze produkcje, tak? Żeby to nie było ograniczone i staramy się to po prostu urozmaicać jak zawsze. Dobrym przykładem na to, jak można muzykę funkową urozmaicić, jest zespół Red Hot Chili Peppers, który wszyscy gitarzyści i melomani na pewno znają. Zespół, który nagrał całą masę wielkich hitów, ballad, ale też właśnie ostrych piosenek, no i właśnie takich funkowych, ale tam zawsze coś, prawie zawsze w tych piosenkach, które mają przynajmniej jakąś część, na przykład zwrotkę funkową, refren już brzmi troszeczkę inaczej, troszeczkę nietypowo dla tego stylu. Ja sobie rzuciłem okiem na artykuł na temat muzyki funk.
No i ja o tym wiedziałem zawsze, ale wolałem przeczytać, żeby się upewnić, oprzeć się na źródłach, że często w tych utworach leci po prostu jeden akord. No i sekcja pracuje, bas. Oglądaliśmy też tutaj sobie pewne filmiki, które może wrzucimy linki do tych filmów, żeby Państwo zobaczyli sobie, jak pracują właśnie te zespoły, które wykonują tą stylistykę. No i oddaję Tobie głos, Łukasz, żebyś nam opisał, co się dzisiaj działo i co się jeszcze będzie działo na perkusji. Tak, dzisiaj pokażę to jedno przejście, które tutaj było bardzo często wykorzystywane przeze mnie w tym utworze. I to jest przejście. Od tego przejścia zacząłem utwór na perkusji, tutaj po pana wstępie. To jest bardzo proste też przejście. No i może pokażę część po części. To pierwsza część składa się z tego, że uderzamy stopą na raz i dwa uderzenia na werblu. Nic trudnego. Następnie przechodzimy na sam werbel i robimy dwa uderzenia, jakby takie ciche, to jest właśnie ta przednutka, o której ostatnio rozmawialiśmy, a drugie głośne, czyli... I przechodzimy później już na tom i na floor tom i zaczynamy od stopy, czyli stopa dwa razy tom, stopa dwa razy floor tom. I całość wygląda w ten sposób. To może jeszcze w takim wolniejszym tempie, żeby było widać krok po kroku. No, mówisz, że to jest proste. To tak zawsze mówisz, że coś jest proste, ale no, nie do końca tak jest. Ja znowu zapytam, tak jak zawsze, czy można by było to troszeczkę uprościć i dla kogoś, kto no, nie zagra tak jak ty, żeby to zabrzmiało no właśnie tak funkowo i pasowało do tego riffu i do wielu innych. No, czy coś można tutaj w takiej muzyce zrobić? Ogólnie perkusja chodzi bardzo tak prosto i najważniejsze jest to, żeby była właśnie rytmiczna i takie jakieś proste przejścia, żeby za dużo się nie działo, bo wtedy wybija to z tego rytmu. No i można różne kombinacje, można na samym werblu zrobić jakieś przejście takiego typu. Już coś się dzieje, a jest bardzo proste. Wspomniałeś o przednucie. Czy ta muzyka mogłaby funkcjonować bez przednut? No wiadomo, to wszystko służy temu, takie artykulacyjne rzeczy, żeby po prostu i wzbogacać, i żeby to było ciekawsze. To są takie ozdobniki, tak mówi się na to też często, że to są ozdobniki. No właśnie, a czy mógłbyś teraz pokazać, bo powiedziałeś dzisiaj, że warto by było pokazać no, rozgrzewkę, może też do tego dojdziemy, chociaż rozgrzewkę robi się na początku, ale czy mógłbyś pokazać właśnie w jaki sposób się do grania tych przednut początkujący perkusista, albo taki bardzo średnio zaawansowany, jak do tego się może przygotować, jak może to opanować, żeby robić to we właściwym miejscu, no bo ja ostatnio powiedziałem na koniec taktu, a to jest trochę inaczej. Gramy na ucho, tak? Bez zapisu notowego. Ja też często mam taki problem tutaj, jak się przygotowujemy do tego, że dane przejście potrafię zagrać, ale później, żeby to zwolnić, pokazać naprawdę, opowiedzieć o tych nutach, no to już po pewnym czasie się zapomina, bo też jestem takim, można powiedzieć, słuchowcem na zestawie. Bo nie wszystko, co tutaj gram, no to nie wszystko jest właśnie z zapisu nutowego, tylko bardzo często gdzieś się usłyszy w radiu jakiś fajny kawałek, gdzieś perkusista fajnie w internecie coś wrzuci. No i to po prostu człowiek naśladuje, często nie wiedząc, jakie to są wartości, a później, gdy zobaczy to, jak to wygląda w nutach, to sobie myśli, jejku, że ja to zagrałem, a to jest tak trudno zapisane po prostu. Ale to przychodzi oczywiście z czasem, tak? Tak. To może coś spróbujesz. Zaczniemy pokazać, może od tak. początku, jak to wygląda. Od takich. To jest taka rozgrzewka, można to nazwać, to są takie wprawki, ćwiczenia, które są bardzo pomocne w graniu na perkusji. No i zaczynamy zawsze od jedynek. Jedynki są bardzo luźne, zaczynamy je od wolnego tempa, żeby wszystko po prostu rozgrzać, cały nasz tutaj apart. No i tak, to są pojedyncze uderzenia na przemian. Prawa, lewa, prawa, lewa. Zaczynamy jeszcze nawet można od wolniejszego tempa, żeby wszystko tutaj kontrolować. Unoszenie pałek, chwyt, tak jak cały czas się staramy o tym pamiętać. Odskakiwanie pałek, odbijanie się. Staramy się patrzeć na obie ręce, żeby pracowały w ten sam sposób, tak samo się podnosiły.
uderzały w to samo miejsce, żeby brzmienie było takie samo. No i z czasem, tutaj będzie taki przyspieszony może tryb, ale z czasem zaczynamy sobie przyspieszać, cały czas dbając o to, żeby ten ruch się nie zmieniał. Na razie korzystamy z wysokiego odbicia. Każde pojedyncze uderzenie podnosimy, a gdy przechodzimy do szybszego tempa, już widzimy, że ręce zaczęły inaczej pracować. Już nie uginamy nadgarstka, tylko po prostu cały czas korzystamy z tego odbicia. Staramy się na chwilę zatrzymać w tym docelowym tempie i znów sobie zwalniamy. I znów widzimy, że uderzenie się zmienia, bo nadgarstek się ugina. I ręce zaczynają znów swobodnie pracować. Cały czas kontrolujemy prawa, lewa, żeby cały czas było równiutko. I tak kilka razy możemy sobie przyspieszać. Dlaczego przestawiasz brzmienie werbla bez sprężyny? Czy to jest tylko na potrzeby naszego nagrania, czy tak powinno się ćwiczyć? Jak to jest? Na wprawkach lepiej jest, gdy sprężyna jest wyłączona, bo jest więcej słychać tych szczegółów i łatwiej jest kontrolować to brzmienie. Bo często się może zdarzyć tak, że jedna ręka pracuje inaczej, na przykład prawa się podnosi wyżej, lewa słabiej. Już widzimy, że jest różnica w brzmieniu. A gdy będą sprężyny włączone, nie wysłyszymy tak po prostu tego. Bo jest za dużo tych współbrzmień takich. No i tak. A czy to, co zrobiłeś teraz na werblu, można robić na innych częściach perkusji? No właśnie tak. No. Chciałem właśnie do tego przejść. Teraz te jedynki wykorzystamy na całym zestawie, bo ważne jest, żeby też się rozgrzać cały tutaj nasz, można powiedzieć, całe nasze ciało. Mhm. To jest ten ruch. Tak, ten bardzo ruch. To jest ważne przy kotłach. O kotłach symfonicznych mówię. No bo jest dużo większa odległość, bo kotły mniej więcej jeden zajmuje tyle miejsca, no i tak jakbyśmy tutaj cały zestaw i wtedy odtąd dotąd mamy bardzo duży ruch naprawdę, to tutaj to i tak jest wszystko blisko. No i to właśnie będą też te, które przedstawię tutaj, te wprawki, to będą też zaczerpnięte z tych wprawek z kotłów. No i tak, te jedynki sobie możemy teraz rozłożyć na cały zestaw. Zaczynając od prawej, na przykład grać po jednej tylko prawą ręką. I przyspieszając sobie znowu ta sama zasada. I bardzo ważne jest, żeby do takiego tempa dochodzić, żeby nie spinać ręki ani mięśni. Po prostu, żeby cały czas czuć się swobodnie. No i lewa ręka to samo. Następnie możemy sobie zrobić po dwa uderzenia. Tak naprawdę w tych wprawkach to nas ogranicza tylko wyobraźnia. Co sobie wymyślimy, to można sobie stosować. Na przykład po dwa uderzenia. I zamieniamy się teraz na przykład od lewej ręki, od drugiej strony. Możemy grać po 4 uderzenia, po 6, po 8, ile nam się tylko podoba. No tak, tylko oczywiście jeśli już gramy jakiś konkretny utwór, no to wiadomo, że trzeba to wyliczyć odpowiednio, tak? No nie wszystko tak. Pasuje. A czy ta kolejność, zmieniałeś kolejność, tak? Zaczynałeś od kotła z prawej strony. Czy ta kolejność jest też taka dowolna w utworach, czy raczej coś brzmi nie, zawsze albo często lepiej? Nie, całkowita jest dowolność, jeśli chodzi o tutaj o przejściówki. Co nam w duszy gra, tak po prostu robimy te przejścia. Tylko ważne jest to, żeby odpowiednio ręce, kolejność rąk poukładać, żeby nie było takiej sytuacji, że nie wiem, kończymy tu prawą ręką i na przykład dwa razy jeszcze tu, a lewa nic nie robi. To trzeba po prostu tak porozkładać te ręce, rozplanować na całym zestawie, żeby to w miarę było jak najwygodniej, jak najszybciej. Ale powiedziałeś, co nam w duszy gra. No i to jest takie pytanie, no bo często muzyk, wokalista, czy początkujący, czy nawet niepoczątkujący, no gdzieś sobie gra, ćwiczy i stwierdza, o, wszystko idzie fajnie, ale czy to jest tak do końca, że coś, co nam gra w duszy, powiedz, bo... No bo często później rzeczywistość okazuje się, czy to jest konkurs, czy to jest festiwal jakiś, czy no tak. Przegląd. Okazuje się, że tak zwani fachowcy, profesjonaliści,
no stwierdzają, że to jednak nie jest to. Jak do tego dojść, żeby to no, zabrzmiało odpowiednio, prawie profesjonalnie? No tak, no to już zależy po prostu od poziomu zaawansowania. Mhm. Ja to tak też może lekkomyślnie powiedziałem, co nam w duszy gra, ale miałem to na myśli, że duża dowolność jest, ale trzeba się trzymać zasad, które obowiązują. Czyli trzeba te przejścia grać w odpowiednim tempie, w odpowiednim metrum, żeby po prostu nie wybijać całego zespołu i też, żeby nie przeszkadzać zespołowi w graniu. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że często perkusiści tak robią, że bardzo dużo przejść w ogóle i wybijają zespół wtedy z tego rytmu. No trzeba po prostu tak wszystko z wyczuciem i z umiarem. No to może teraz zademonstruję kolejną rzecz. To kolejne są takie podstawy. To będą teraz paradiddle. Często się słyszy o tym gdzieś. Jak już jakiś perkusista zaczyna, to na pewno słyszał o czymś takim jak paradiddle. I polega to na tym, że jest tak. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. I to jest jeden z tych paradiddle? Nie, to tak, są nie? paradiddle pojedyncze. Aha. Bo są paradiddle podwójne, no ale to już tam zaczniemy dzisiaj od tych pojedynczych. No i wygląda to w ten sposób. Znów trzymamy się tej samej zasady, że zaczynamy od wolnego tempa. I prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. I cały czas się staramy luźniutko i na razie każde uderzenie podnosimy oddzielnie. Zaraz pokażę, co się stanie, gdy zaczniemy przyspieszać. Już widzimy teraz, że te dwa uderzenia, które są z tej samej ręki, już nie są uderzane, każde oddzielnie, tylko jest pierwsze uderzane, drugie jest z odbicia. Wygląda właśnie to tak, prawa, lewa, prawa i prawa. I tutaj nam odbicie pałeczki to umożliwia, że podnosimy rękę tylko raz, a drugie odbicie mamy odbite. I tak samo jak z jedynkami staramy się przyspieszać. Znowu werbel, ale można też ćwiczyć tak, to. Tak, można to rozłożyć na cały zestaw. Mhm. I te uderzenia, które są pojedyncze, czyli prawa zaczyna, prawa, lewa, prawa, prawa to jest jedna część, a druga część jest od lewej. I te ręce, które zaczynają te dwie części, są zazwyczaj bardziej akcentowane, czyli jest. I teraz możemy skorzystać z tych akcentów, bo gdy jest akcent, mamy większy ruch i możemy przełożyć te dwa uderzenia na zestaw, czyli pojawiła się przypadkowo? Przypadkowo, tak, ale bardzo fajnie zabrzmiała. A powiedz, czy to, co robisz na werblu, czy to można przenieść na talerze w jakiś sposób? Coś się robi takiego? Jasne, że tak? Można, tak. Mhm. Tylko to już jest inne odbicie. Ja jakoś nigdy nie preferowałem takich rzeczy, ale mam kolegę na uczelni, który też to przekłada, bo wystarczy, można sobie przełożyć. To też będzie korzystne dla nas takie ćwiczenie, bo będzie rozwijało celność, bo możemy trafiać w te grzybki, które tutaj są na talerzach. I na przykład też tutaj trzeba będzie być bardziej precyzyjnym, bo przejściówka ma tutaj więcej do trafienia niż taki mały punkcik, a tutaj to już w ogóle mamy tylko tyle. No i też bardzo ważne jest w tych wprawkach, żeby ćwiczyć w różnych dynamikach. I to można ćwiczyć sobie tak, że dwa razy głośno, dwa razy cicho. Wygląda to w ten sposób, że i schodzimy do piana cichutko, ręce nad obręczą, nad membraną. I tak samo jak w tych poprzednich ćwiczeniach, możemy to podkręcać tempo w tym. To jest dużo trudniejsze niż w jednej dynamice. Ojejku, ale czy jest możliwe, żeby ktoś został bardzo dobrym perkusistą i pominął te ćwiczenia? Niestety chyba nie ma takiej możliwości. Mhm. Bo to, co ja teraz tutaj pokazuję na werblu, to jest bardzo dużo wykorzystywane tutaj wszędzie dookoła.
Tylko tego często nie widać, no bo to tutaj teraz się koncentrujemy na jednej rzeczy, pokazujemy powoli. No a później, gdy jest przejście, no to nie wiadomo tak naprawdę, z czego perkusista skorzystał, robiąc te przejście. A w mikrofon uderzyłeś przypadkowo? Czy co? Tak, przypadkowo niestety okay. Tutaj nas tak dobrze ochranicza to. Ja już nie zdążę chyba dzisiaj pokazać riffu, który grałem, więc może zrobimy to następnym razem. No to na koniec go po prostu chyba powtórzymy. Tak. Tylko nie spieszmy się, żebym się mógł wyrobić. Okej? Okay? Dobrze. Uwaga, ale myślę, że tu kamera pokazuje i każdy, kto się uprze, może chyba sporo wyciągnąć z tego dla siebie, co ja robię na gitarze. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz zapraszam Państwa do wszystkiego, co się pojawia na naszym Facebooku, na YouTubie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia. Dziękujemy.